Panie profesorze, jak pan na gorąco ocenia dzisiejszą konferencję? Bardzo ciekawa konferencja. Bardzo dobrze, że mówi się dużo na temat uprawy gleby, uprawy bezwarunkowej gleby, właśnie szczególnie w kontekście zmieniającego się klimatu. I tu musimy zaznaczyć, nie tyle jest brak wody czy brak opadu, tylko jest bardzo nierównomierne rozłożenie. Ten sezon 2018-2019 jest bardzo trudnym sezonem. Mieliśmy bardzo długo zimno, potem mieliśmy bardzo sucho, a teraz jesienią cierpimy z powodu nadmiaru opadów. Prawdopodobnie suma opadu będzie podobna jak w poprzednich latach, ale mamy zupełnie inny rozkład. Stąd też naszym zadaniem jest takie prowadzenie uprawy gleby, żeby dobrze gospodarować wodą. Ja mam takie ukute powiedzenie, żeby zarządzać wodą glebową. No właśnie, tematem przewodnim profesora wykładu było właśnie zagadnienie, było pytanie, jak zatrzymać wodę w glebie. Czy myśli pan, że uprawa bezorkowa może być tym sposobem, który pozwala nam zatrzymać wodę w glebie? Tutaj od razu się nie zgodzę, bo mówimy zatrzymać wodę w glebie. Czy zatrzymanie wody w glebie jest rzeczą konieczną i pozytywną? Nie do końca. My musimy usprawnić gospodarkę wodną gleby, bo zatrzymanie wody w glebie to może być rozumiane na przykład jak stagnowanie wody, co jest negatywne. Natomiast jeżeli usprawniamy gospodarkę, to my wprowadzamy wodę w głąb profilu glebowego, ale równocześnie umożliwiamy wykorzystanie tej wody w późniejszym okresie. Także tutaj, jeżeli chodzi szczególnie o uprawę bezorkową, a poruszałem ten temat bardzo szeroko, o pogłębieniu uprawy, o zwiększeniu zasobu substancji organicznej, o aktywizacji życia mikrobiologicznego gleby, zresztą o tych rzeczach mówili również moi przedmówcy, to jest kluczem do poprawy gospodarki wodnej gleby. Także tu, w tym towarzystwie, przyjechali tutaj ludzie wykształceni, ludzie, którzy szukają wiedzy i bardzo dużo umieją, musimy nazywać rzeczy bardzo precyzyjnie. Usprawniamy gospodarkę wodną glebę.